Cześć i czołem. Jest niedziela, 10 lipca i różowa landrynka na lejbajce z rosołem. Do czego zmierzam? Dlaczego taki wstęp? Dlaczego niedziela? Niedziela to jest taki dzień, gdzie ta różowa landrynka powinna stać na bazie w Tamworth. A my nie jesteśmy w Tamworth, tylko jesteśmy w miejscu, w którym niedaleko mieszkam. Już wam opowiem, jak to się stało. Otworzyłem, żeby ludzi nie kusiło. I będę teraz podążał i postaram się wam szybko opowiedzieć, z tego względu, że widzę, że mam tylko jedną kreskę baterii. Więc tak, zacznę od początku, jak to się w ogóle porobiło. Słuchajcie, w piątek zajechałem do Tilbury sobie do doków. Spedytorowi powiedziałem wcześniej, że ewentualnie w piątek mogę zrobić 10. On powiedział, nie ma sprawy. Z Tilbury Docks jechałem do Southampton do doków rozładować kontener, który miałem. Z Southampton dostałem kontener następny i po przyjeździe z Tilbury do Southampton wyjeździłem już 4 godziny jazdy i musiałem sobie zrobić przerwę na dokach, żeby bez sensu nie wyjechać i znowu robić przerwę, prawda? No i robota z Southampton następna była tutaj w miejscowości niedaleko. Miejscowość nazywa się Tredegar. I tak patrzę sobie, że z Southampton do Tredegaru jest jakieś 3,5-3,45 jazdy. Tutaj trzeba może dodać, że w razie co jeszcze gdzieś na industrialce bym nie wjechał w to, powiedzmy 4. I to już jest 8 godzin wyjeżdżonej jazdy. Z Tredegaru miałem wrócić do Tamworth następne 3,5-4 godziny jazdy. Stąd. Coś im się popierdoliło w głowie. A on do mnie mówi, że ja muszę się wyrobić, bo on z Tamworth na rano dla mnie ma ładunek. A ja do niego mówię tak. Słuchaj chłopaku, naucz się liczyć. Ja nigdzie się stąd nie ruszę. Jak chcesz, to szukaj ładunku z Tredegaru, bo wiesz dobrze o tym, że nie mogę pracować w sobotę i nigdzie stąd nie pojadę. On powiedział, że skontaktuje się z moim szefem. Ja mówię, bardzo proszę, kontaktuj się. Ja osobiście też się skontaktowałem z moim szefem. Już momencik, to jest A465. Ona prowadzi ze Swansea. Tędy można jechać do Birmingham, Manchesteru i tak on. Ja się skontaktowałem z szefem, powiedziałem mu, jaka jest sytuacja. On mówi, Mario, parkuj na lejbajce i idź do domu. Więc jestem. Także widzicie, ciężarówka sobie stoi tutaj za drzewami, a ja tutaj zaraz na tym osiedlu, które tam widzicie, na nim sobie zamieszkuję u rodziny, także jest spoko. Jaki jest morał tej historii, który chcę wam opowiedzieć, to jest taki, że nie dać się spedytorom zaszczekać. Koniec końców wyszło tak, że... O, już mogę iść w sumie. Zastałem się. Koniec końców wyszło tak, że... jestem tutaj w domu. Nie pojechałem do bazy, do Tamworth. Tylko sobie pojechałem, rozumiecie, tutaj na lejbajeczkę, bez żadnych większych stresów. Jedyny stres, który mam, bo ta dzielnica tutaj taka nie jest, powiem wam, za super, no to mogę stracić paliwko, no ale przez 2 dni jakoś na razie nic się nie stało, także myślę, że ten ostatni dzień też się nic nie stanie. Wiecie, ono stoi sobie tam na industrialce, ja już tutaj zaraz mieszkam, mam taki żółty domek, widać, i tam już jestem w domu. No i tylko tyle chciałem wam powiedzieć, taki morał jest całej tej historii, że nie dać się zaszczekać spedytorom,
bo oni myślą, że my mamy 15 godzin w dniu jazdy, chyba ich pierdoliło. Nie ma. Wstajemy i koniec. No i no to już mówiłem, koniec końców wyszło tak, że jutro rano wstaję sobie o 5 i muszę być w Southampton na 9 rano. Także jak chcą, to potrafią. Dla chcącego nic trudnego. No cóż, trzymajcie się. A ja tymczasem podążam tam, gdzie te górki. I zaraz jestem w domku. Ahoj.